Halo, halo, kłania się Stachu. Witam w kolejnym odcinku Detroit Become Human. Co tu dużo mówić? Pierwszy odcinek mieliśmy taki zapoznawczy. Poznaliśmy tak z grubsza naszych bohaterów, przynajmniej z wyglądu, a także no tak minimalnie z funkcji. A teraz zobaczymy, co nam gra przyniesie, więc kontynuujemy naszą przygodę. O kurka, wodna, jakiś kaszel. Oj, tu się gra wczytywać. To ona się tak długo będzie wczytywać. Naprawdę? No trudno. No, poznaliśmy Conora, który jest androidem policyjnym. Poznaliśmy Karę. Znaczy, poznaliśmy. Poznaliśmy to za dużo powiedziane. Zorientowaliśmy się, jak wygląda. No, ale można domniemywać, że jest robotem, androidem, powiedzmy takim domowym, tak? Do użytku domowego. Okej, i tu chyba wraca. A tak, jest. To jest właśnie Kara. Android do użytku domowego. I będziemy teraz działali Karą. Karo, zapraszamy. Ja mam wysiąść, czy... O, dobra, bo... R1, by zmienić kamerę. Dołącz do Toda. Idziesz? No idę przecież. L1 tam coś było. Tu jakaś fabryka, jakaś budowa. Plus jakieś kurcze... Fajny jest ten, jak to, billboard, uciekło mi słowo, L1, co tam jeszcze, kurde, jest? To jest jakaś gruba budowa, jakaś autostrada się buduje, czy coś. Pytanie, czy ma to znaczenie, że ja na to spoglądam? Czy ja po prostu tak sobie oglądam, aha, ojejku, i to będzie autostrada górą szła? Tak wygląda. No bo stamtąd, tu jest przerwa i tutaj. Wcale bym się nie zdziwił, bo to jest taka biedna dzielnica, widać. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby to w przyszłości zostało wszystko usunięte, wyburzone. No idę, już. Nie było cię 2 tygodnie, więc jest bałagan. Sprzątasz dom, robisz pranie, gotujesz żarcie i zajmujesz się... Cholera, gdzie ona do kurwy nędzy polazła? Alice! Alice! O, tu jesteś. To jest Alice. Opiekuj się nią. Lekcje, kąpiel i tak dalej. Jasne? Tak, Todd. Możesz zacząć tu, a potem iść na górę. Okej, zeskanować otoczenie. R2, pszt. Pilne zadania, zadania opcjonalne. Naczynia, odkurzacz, sprawdź podwórze. No dobra. Ej, coś mi tu kamera przeskoczyła jakoś tak dziwnie. Weź. No weźmiemy. To ja nie wezmę. Pozmywaj naczynia, włącz odkurzacz i nie zdążyłem przeczytać, co było trzecie. Ta. Użyj. Może. Zależy czego. Zmywarka nie działa, brak komponentów. No jasne, załatwisz. Od razu Android ma wbudowaną łączność radiową. Postaw. Będzie ona jutro. Postawiamy. To może ręcznie trzeba pozmywać? Okej, okay, zmywamy. Zmywa się. Jak ja mam to zrobić? Nie bardzo rozumiem. Dobra, aha, w ten sposób miałem. Dobra. To ciekawe. Okej, okay, zmywamy gary.
Coś jest nie tak. No dobra, niech będzie. Znowu mam tu naładować ten kurde pasek. O Jezus. Dobra, niech będzie. No, jaka żyrafka fajna. Kara! Tak to? Przynieś mi zimne piwo. Już podaję. Co jest? Zimne piwo. Poproszę o zimne piwo. Postaw, bardzo proszę. L1. Coś tam. Dobra, tu się udało. Mieliśmy sprawdzić podwórze. Do ogrodu, bardzo proszę. Zdejmij pranie. Coś tu jeszcze można zrobić poza tym, żeby zdjąć pranie? Trzeba się rozejrzeć. W poprzednim odcinku zaznaczałem, że ze 3 czy 4 historyjki ogrywałem i tą historyjkę pamiętam, że ogrywałem. Ale w ogrodzie nie byłem. Z której strony tu się zaczyna zdejmowanie tego prania? Tak, to wiem, że tam jest naut. Z której strony się zaczyna zdejmowanie tego prania? Może tutaj. A, koszyk trzeba pewnie wziąć, właśnie. Bierzemy koszyk i zbieramy pranie. Jeszcze raz zrób pranie. Zrobimy, tylko pytanie. Muszę gdzieś dotrzeć z tym. Chcesz porozmawiać? Maleńka. Lubisz się tu bawić? Chyba się nudzisz. Może się pobawimy? A może się nie pobawimy? No widać, że ojciec jest... Ojciec jest jaki jest. Matki chyba nie ma. Do domu. No i Alicja jest cały czas sama. Pranko. O Boże, z tą kamerą. Kamera jest czasami irytująca. Weź. Co to jest? Jakieś narkotyki? Nie powinnaś grzebać w moich rzeczach. To mnie drażni. Przepraszam, Todd. Nie wtykaj nosa w nie swoje sprawy. Chyba, że chcesz mnie wkurwić. Chcesz mnie wkurwić? Nie, Todd. Okej. Czyli wiemy, że w domu jest nie za wesoło. No ale mieliśmy zrobić pranie, więc róbmy pranie. I jeszcze, jakby to była wina Kary, że on schował w proszku do prania swoje narkotyki. Przecież to nie była wina Kary. No nie? Chciała po prostu nasypać proszku. Pytanie, czy możemy teraz włączyć odkurzacz, bo jeszcze się okaże, że włączymy odkurzacz i on się zdenerwuje, bo będzie hałas. Włóż śmieci do kosza. Bardzo fajnie. Tak.
kuchni barek i... Jaki kuźwa barek? No dobrze. W kuchni. Okej, zbieramy kartony. On rzeczywiście nie kłamał, mówiąc, że 2 tygodnie jej nie było. I w domu jest bałagan. Przez 2 tygodnie nie sprzątał, tak? Bo się za bardzo przyzwyczaił, że do sprzątania służy... Do sprzątania służy Android. A tam jest chyba barek koło Alicji, tam z boku. Taka szafka była jakaś taka niewyględna. Dobra, śmieci zebrane. Okej, okay, niech będzie w takim układzie. Wynosimy śmieci. L1. Okej, okay, wniosek o kredyt odrzucony. No nie ma się co dziwić. Jak koleś... Pytanie, czy gość ma jakąś w ogóle pracę, no nie? Bo jeżeli nie ma pracy, no to nie ma się co dziwić, że wniosek o kredyt został odrzucony. Okej, okay, pilne zadania, wyniesiono śmieci. Możemy teraz wrócić do domu. No tak, z przyzwyczajenia czekałem, aż drzwi się same otworzą. A tutaj... Ona się chowa pod stołem? Tu jeszcze coś było. Można coś tu zrobić jeszcze? Nie, już teraz nie... Już, chyba już teraz nie można. Pytanie, czy ona się chowa? Czy ona się bawi pod stołem? A ten sobie wziął przyćpał. Jaka chmura! Jaka chmura! Włącz odkurzacz. Pytanie, czy może... A spróbujemy włączyć. Sprzątnij. Okej, okay, sprzątamy. Chyba, że odkurzacz będzie cichy. Może nie będzie tragedii. Włącz. Okej, okay, działa. Odkurzacz w miarę cichy. Ale powiem szczerze... Alice! Lepiej przestań, natychmiast! Bez przerwy mnie prowokuje. Jak spokoju. Prowokuje, jak chcę zdać raport. Posprzątano. Na dole już wszystko zrobione. Pójdę na górę. Wracaj do roboty i przestań zawracać dupę. Przestań no jest... zasłaniać do cholery! Przepraszam, Todd. To już się nie powtórzy. No okej. Okay. Tu była blokada, tak? Chodzi o to, żeby nie zasłaniać mu telewizora, tak? Wstęp zbrojony Todd ogląda telewizję. No, w domu atmosfera jest napięta jak plandeka na żuku. Tatuś sobie ćpa równo. Tak, to już oglądaliśmy. No, idziemy na górę. No, wejdź tu, o tak, tu po schodach, tak, dobrze. Idziemy sprzątać górę. Dobrze. Mamy kilka pomieszczeń, od czegoś trzeba zacząć. Pościel, łóżko, posprzątaj bałagan, przewietrz pomieszczenie. Bardzo fajnie. Czytaj. W sumie nie wiem, czy mnie to obchodzi. Chyba mnie to nie obchodzi. Sprzątnij. Oczywiście, sprzątamy.
pościel. Bardzo proszę. No i pytanie, czy pan lubi w takim syfie mieszkać? Czy jest tak przyzwyczajony, że ktoś za niego sprząta? Że po prostu odruchowo robi bałagan, sprzątnik, gitara. Nie mówcie, że on potrafi grać na gitarze. Przewietrz, bardzo proszę. Okej. Jeszcze jest nieposprzątane. Włącz. Włączymy, zobaczymy. Wiadomości sportowe. Bajki dla dzieci, wiadomości sportowe tutaj. Wiadomości gospodarcze, sport. Coś tam. Dobra. Wystarczy tego dobrego. Sprzątamy dalej. Czy już wszystko posprzątaliśmy? Jeszcze nie wszystko. No coś jeszcze zostało do posprzątania. A tutaj jest. Dobrze. A przy tym tu nie mogłem podejść. Coś znaleźliśmy. I nie wiemy co. Ale coś znaleźliśmy. Bo gra nam nie pokazała, co znaleźliśmy. Uważaj. No, to jest... odruchowo-nerwowy. Dobra, łazienka sprzątnięta. Tutaj jeszcze... znaczy kibelek sprzątnięty, w sensie toaleta, tak? Ułóż butelki, coś tam. Nie zdążyłem przeczytać. Kara. No dobra. Tak wygląda Kara. Kara przejrzała się w lustrze. Wracamy do sprzątania. Z mojej podłogi. No trzeba przyznać, że życie androida nie jest letkie, zwłaszcza jak się go traktuje jak szmatę. Dobra, teraz tak. Czy ja to dam radę tak ten... O Bożeż, ty mój. No jeszcze troszeczkę. Dobra, to jeszcze... znaczy niby zadania ten, ale tu jeszcze jest pokój Alice. Chcę trochę posprzątać twój pokój. To mi zajmie 2 minutki. Co ty na to, Alice? Dobra, idziemy, bo myślałem, że coś tu się będzie działo. Alicja w Krainie Czarów. Alicja w Krainie Czarów. No tak. Kurczę, jaka ta mała jest przestraszona. Ja pierniczę. Ale zresztą trzeba przyznać, sam klimat tutaj... No ej, przecież ja cię nie steruję w inną stronę zupełnie. No co jest? Weź. Co to jest? A, to jest skrzynka ze skarbami Alicji.
Trzeba przyznać, że sam klimat w tym domu naprawdę jest Chyba lubisz straszny. czytać, co? Taka cisza, przeraźliwa, można powiedzieć. Jak każde dziecko lubi rysować po ścianach. Ja też, jak byłem mały, maniakalnie rysowałem po ścianach i nikt nie był mi w stanie wytłumaczyć, że tego nie wolno robić. Po prostu mi się to podobało. Chyba każde dziecko tak ma. No, klimat w domu jest. Klimat w domu jest straszny. L2, przewietrz. A, trzeba przytrzymać. To zawsze zapominam, że tutaj w większości przypadków trzeba przytrzymać. Okej, odblokowano dialog lub akcję. Bardzo fajnie. Pilne zadania zrobione. Porozmawiaj z Alice. To jest pilne zadanie? Przyjaźnie. Na pewno się lubiłyśmy, zanim mnie zresetowali. Możemy się znowu zaprzyjaźnić. Twój tata mówił, że to ty mnie nazwałaś. Kara. Fajne imię. Jakie wybrałaś? Jesteś bardzo cicha. Trzeba ostrożnie, bo... Chyba się mnie nie boisz. Niezbyt... zainteresowania. Opowiedz mi coś o sobie. Co lubisz robić, gdzie lubisz chodzić, co ci smakuje. To by mi bardzo pomogło. Tam była opcja mama, ale... Okej, coś się udało. Aha, kluczyk. Odblokowano. No, co chciałem mówić. Była opcja matka, ale matki nie chciałem wybierać, bo przypuszczam, że byłoby to ciężkie, traumatyczne przeżycie dla małej, więc... Otwórz. Więc wybierałem takie bardziej neutralne opcje. I też w poprzednim odcinku zaznaczałem, że... Te pierwsze historyjki, jakie kiedyś tam ogrywałem, to ogrywałem po angielsku. Czterolista konieczynka. Ogrywałem po angielsku i grało się trudniej. Po polsku, jak wszystko rozumiem, to gra się łatwiej. Pamiątki, jakieś rysunki. Jakaś rana na czole, na głowie, czy coś. Tutaj chyba tatuś i Alicja. A to chyba... Pytanie, czy to jest mama, czy to jest... Nie, to jest Kara chyba, poprzednia, bo ona ma taki... Ta postać po lewej stronie ma taki trójkącik na klatce piersiowej. Okej. Czyli poprzednią karę to tatuś zmasakrował. Z tego by wynikało. Prawda? No i to by się w sumie zgadzało, bo tatuś jest ze wszechmiar nerwowy. Co ty robisz? Ja się bawię. Bawisz się? Wiem, co sobie myślisz. Że twój tatuś to kanalia. Tak? Nieudacznik. Nie ma roboty, dupa, nie ojciec. Może myślisz, że się w ogóle nie starałem? Ale za co bym się nie wziął, ktoś zawsze przylezie i mi to spierdoli! Wiem co.
gardzisz mną, prawda? Na mow! Gardzisz mną! Boże, co ja wyprawiam? Przepraszam, skarbie, przepraszam. Przepraszam. Wiesz, że cię kocham, prawda? Wiesz, że cię kocham. No kurde, mówię, klimat, klimat w domu straszny. Dobrze, historyjka zakończona. Teraz możemy się zorientować, co zrobiliśmy, czego nie zrobiliśmy. Tutaj dwóch jakich rzeczy nie zrobiliśmy, ale to są jakieś takie mało ważne, chyba. A tak generalnie 89% ukończenia, czyli generalnie sporo żeśmy szarpnęli. Tutaj jeszcze coś. Posprzątaj w pokoju Toda. A tu czego nie zrobiłem? Wydawało mi się, że wszystko ogarnąłem. No i tu jest w sumie jedyna jedno możliwe zakończenie. Ale tu jest ważna rzecz. Kara odkrywa zejście. A, w pokoju Alicji to było? Tak, to było w pokoju Alicji, bo tu mamy. Posprzątaj w pokoju Alicji, przewietrz pokój, Kara odkrywa zejście. I to zapewne będzie ważne dla przyszłych historii. Dobra. Kurde, no klimat w domu naprawdę straszny. Ale lecimy dalej. Lecimy dalej. A, i przenosimy się do Markusa, który odebrał w mieście paczkę z farbami. I miał wrócić autobusem do domu. No i wrócił. Fajna chata. Zostaw paczkę. Tu chyba się można rozejrzeć. L1. Markus, przejrzał się? Przejrzał się, dziękujemy. Zostało przejrzane. Postaw. Paczka odebrana, zostaw paczkę. Coś jeszcze, jakieś polecenia? Obudź Karla na górze. Dobra, ale zanim co, możemy się rozejrzeć po tutaj. Chyba się możemy rozejrzeć. Otwórz. A co jest tutaj do otwarcia? A to sztuczne Kurde, że ptaszki nawet sztuczne. Nawet sztuczne ptaszki, ale jaja. Dobra, zamykamy. Tutaj jakiś pokój, co to jest? Pytanie, czy coś tu możemy zrobić? Weź, ale co weź? Co to jest weź? Na razie nie możemy z tego zrezygnować. Zanieś tacę na stół w jadalni. I bardzo fajnie. Gdzie jest kurczę zapiew jadalnia? Chyba tutaj. Tutaj gdzieś. Postaw, bardzo proszę. No dobra. To się udało. Jaka różnica w klimacie, no nie? Tam wszystko obdrapane i surowe u Kary, a tutaj przynajmniej kolory takie, że tak powiem, żywe i wszystko tak, wszystko ładnie wygląda i tak ciepło, bo tam weszło się do tego domu i było czuć tą taką surowość. Taki nawet nie wiem, jak to nazwać, ale wiecie chyba, o co chodzi. Taki klimat, taki ciężki.
Tutaj czasopisma. Dobra, nie czytamy tego. Można by, ale to tylko zajmie nam chyba niepotrzebnie czas. Rozglądamy się, tu jakaś żyrafa. Dzień dobry, pani żyrafo. Tu jakieś jest jeszcze wyjście? Co to kurde jest? To jest chyba pracownia. No albo no tak, no bo pan miał być malarzem. Czekaj, uporządkuj. Pan miał być malarzem, więc wygląda na to, że to jest pracownia malarska. Już? Wszystko uporządkowane? Tak mało? Myślałem, że coś tu więcej będzie do roboty. Uporządkuj następne tutaj. I pytanie, czy pan malarz jest roztrzepany, bo jest artystą i zostawia wszędzie bałagan? Czy zostawia bałagan, bo ma fantazję zostawić bałagan, tak jak ojciec tej Alicji? I też taki specyficzny klimat jest zbudowany przez to, że jest cisza, że jest bardzo mało dialogów. Że no jakby my tutaj... Uporządkuj. Jakby my tutaj, no okej, mamy swoje rzeczy do zrobienia, jako każdy kolejny android, ale generalnie jest cisza. To w sumie najwięcej dialogów było w tej pierwszej historii z Connorem, gdzie żeśmy tą małą ratowali tam, tak? Chyba wszystko tutaj. Mam nadzieję, że wszystko, bo nie chce mi się grzebać, szukać, kombinować, czy aby na pewno wszystko. Teraz moment. Gdzie tu było wyjście z tego kurna pokoju? L1 i tu. Jakieś książki. Dobra, jakieś książki. Niech będzie, że książki. Mieliśmy obudzić na górze tego... Obudź Karla na górze. Dobra, to on śpi? Chyba, że malował do późna w nocy. I teraz śpi. A co to jest? A to jest kurna platforma dla niepełnosprawnych, tak? Dobrze widzę? To co, on jest jakiś... niepełnosprawny? Ale trzeba przyznać, że czy rzeźby, czy malarstwo takie fajne, takie ciekawie to wygląda. Kurde, mogłem wejść tam tymi schodami koło tej żyrafy, tak? No, obudź Karla, ale kurna, gdzie jest Karl? Tam coś jest na dole. Chyba, mogłem skorzystać z tego radaru i sprawdzić. Chyba wszystko. Okej, chyba dobrze jestem. No dobra, coś trzeba robić. Dobra. Dzień dobry, Karl. Dzień dobry. Jest 10 rano. Niebo zachmurzone, 12 stopni Celsjusza. Wilgotność powietrza 80%, duża szansa na opady po południu. Wprost idealna pogoda, żeby zostać w łóżku. Poszedłem rano odebrać farbę, którą zamawiałeś. O, fakt, zapomniałem. Tym się chyba właśnie od siebie różnimy, co, Markus? Ty nigdy nie zapominasz. Podaj leki. Ale gdzie są leki? Chyba tutaj. Czy nie tutaj? Nie, tu... Kurde, a może tam, na tamtym stoliku? No tutaj coś wygląda, ale jednak nie. Czy mam po prostu podejść do łóżka? A tutaj przy łóżku są leki, no ja pierniczę. Karl, proszę, pokaż rękę. Nie. Karl? Dziękuję. Ledwo otworzyłem oczy i już zaczynam zaciskać zęby.
Człowiek to delikatna maszyna. Błyskawicznie się psuje. Tak wiele wysiłku, by wciąż działała. Hej, co z twoim ubraniem? To nic takiego. Małe spotkanie z demonstrantami, Karl. Co za banda kretynów. Wydaje im się, że powstrzymają postęp, dając w skórę kilku androidom. Ale chyba nic ci nie zrobili. O nie, nie. Tylko mnie szturchali, Karl. Nic mi nie jest. Okej. To teraz pójdziemy do łazienki. Tak, w pierwszym odcinku też mówiłem, że tu generalnie aktorzy różni udzielali zarówno twarzy, jak i głosów w wersji angielskiej. No i tu jest właśnie jeden z aktorów. Nie znam nazwiska, nie pamiętam, ale oczywiście twarz znana. Twarz znana. Zdaje mi się, że kolega sympatyczny grał w tym, w Obcym. Androida grał w Obcym. W pierwszej części chyba. Ósmy pasażer Nostromo. Tak mi się zdaje. Zabierz Karla do stołu. Nie ma szczególnego w planie? Jadalnie. Tak, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej jest twoja retrospektywa. Hmm. Dyrektor galerii dzwonił już 4 razy, żebyś potwierdził swoją obecność. Jeszcze jak się zastanawiam. Pogadamy później. Okay. Coś jeszcze? Tylko listy od fanów. Już im odpisałem. Hmm. Jakieś wieści od Leo? Nie, Karl. Mam do niego zadzwonić? Nie. Nie, nie trzeba. No i idziemy do jadalni. No, także pan grał androida. Umieram z głodu. Śniadanie już gotowe. Jajka z bekonem, twoje ulubione. Dziękuję, Markus. Bardzo proszę. W Obcym. Telewizja. Znajdź sobie coś do roboty, a ja skończę śniadanie. Pewnie. Hmm? Dobrze, Karl. Znajdź sobie coś do roboty. Serio? No idziemy gdzieś. Nie wiem, co będziemy robili. Tu nie mogę. To już jedno pomieszczenie, tak powiem, wykluczone. Tutaj... To szachy? Kurde, fajne szachy. Znaczy w sensie fajnie zaprojektowane. Takie oryginalne. Ale jaja. Telewizja, wyłącz się. Ludzkość jest przygnębiająca. Sami chciwcy, idioci i tyrani. 5000 lat cywilizacji i co my z tego wszystkiego mamy? Zagraj w szachy? Można zagrać w szachy? Ja nie potrafię. Usiądź. Mała partyjka szachów? Dlaczego nie? Szybka gra. Szachy błyskawiczne. Ej, kurde, nie zdążyłem przeczytać o co chodzi, a... A przegramy sobie. To było dziecinnie proste. Obwody ci się przegrzały?
Czy po prostu litujesz się nad zgrzybiałym starcem? Prawda. No, ja uznałem, że chciałbyś wygrać. Nigdy nie odpuszczaj, Markus. Jeśli się da, walcz. Dzięki temu ludzkość osiągnęła to, co osiągnęła. Pewnego dnia nie będę mógł się tobą zajmować. Będziesz musiał się bronić, dokonywać wyborów i decydować o tym, jaki chcesz być. Świat nie lubi tych, którzy się wyróżniają, Markus. Nie pozwól innym mówić ci, kim masz być. Chodźmy do pracowni. Ważna lekcja. Nigdy nie odpuszczaj, bo android, jak android, tak? Coś mu każesz? Coś mu każesz i on to zrobi, tak? Albo czegoś mu nie każesz. No nieważne, wiadomo o co chodzi. I też pan sobie zdaje sprawę z tego, że on kiedyś odejdzie, tak? Gdzie mam iść? Chyba tutaj. Pan sobie zdaje sprawę z tego, że on kiedyś odejdzie i Markus zostanie sam. Zobaczmy, na czym skończyłem. Zdejmij płachtę. Bardzo proszę, odsłaniam płachtę. Ciekawe to. Czekaj na nowe polecenia. Możemy sobie w sumie popatrzeć na pana, jak maluje. Co o tym myślisz, Markus? Nie mam zdania. Nie potrafię wydawać takich ocen i to twoja opinia najbardziej się tu liczy. Tak naprawdę nie mam już nic do powiedzenia. Każdy kolejny dzień nieuchronnie zbliża mnie do końca. Jestem zaledwie starcem, który ściska pędzle w dłoni. Karl. Ale wystarczy już o mnie. Zobaczmy, czy masz jakiś talent. No spróbuj, namaluj coś. Teraz? Ale co mam namalować? Pójdź w wodze fantazji. Nie krępuj się. Okej. Można powiedzieć, że tutaj pan malarz R. Posąg, biurko. Albo to się można rozejrzeć, tak? Obraz Karla. A pal licho. Chociaż nie, sam nie wiem, kurde. No coś trzeba wybrać. Pan jest o tyle, że tak powiem, świadomy tego, że... Ja wiem, świadomy, może on wykracza poza swoje... Perfekcyjna kopia rzeczywistości. Ale w malarstwie nie chodzi o odwzorowywanie świata, tylko interpretowanie, udoskonalanie, ukazywanie czegoś, co widzisz. Karl, ja chyba nie potrafię, nie mam tego w kodzie, no i... No dalej, śmiało spróbuj, płótno nie gryzie.
Okej. Okay. Pan uczy androida takich ludzkich zachowań. Dla mnie i zamknij oczy. Zamknij. Zaufaj mi. Spróbuj wyobrazić sobie coś, co nie istnieje, czego nigdy nie widziałeś. A teraz skup się na tym, co właśnie czujesz. I pozwól swojej dłoni błądzić po płótnie. Dobra, weźmiemy. Ciężko powiedzieć. Wątpliwości. Dobra, no coś trzeba robić. No, halo. Co jest? Ej, zawiesiło się coś. Hej, tato. Leo. Nie słyszałem, jak wchodzisz. A byłem w okolicy i pomyślałem, że wpadnę. Dawno się nie widzieliśmy. Wszystko gra? Nie wyglądasz najlepiej. O, tak, tak, spoko. Posłuchaj, potrzebuję trochę kasy. Znowu? A co z pieniędzmi, które dopiero ci dałem? No, jakoś tak się rozeszły, wiesz. Tak. Czyli znowu bierzesz, mam rację? Nie, 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 słowo harcerza. Przestań kłamać, Leo. Jakie to ma do diabła znaczenie? Potrzebuję kasy i tyle. Przykro mi. Odpowiedź brzmi nie. Co? Czemu? Wiesz czemu. Tak, tak, już wszystko jasne. Wolisz zajmować się tą swoją plastikową zabaweczką niż własnym synem, co? Powiedz mi, w czym jest taki lepszy? Jest mądrzejszy? Bardziej posłuszny, nie to co ja, nie? Ale wiesz co? To coś nie jest twoim synem. To tylko jebana maszyna! Leo, wystarczy już tego! Dosyć. Masz wszystko gdzieś, obchodzą cię tylko te cholerne obrazy. Nikogo nie kochałeś. I mnie też nie kochasz. Nie kochasz syna. No i sierankowy obraz runął. A syn jest narkomanem, tak? Ćpunem zwyczajnym. I korzysta z kasy tatusia. Aha, tu były opcje do wyboru. Szachy i jeszcze dwie jakieś inne, tak? A to chyba, nie wiem, czy to miało znaczenie dla przebiegu historii. Tutaj do wyboru. Tutaj też było do wyboru. No i tu jest koniec. No w tym wypadku schemat dosyć mało skomplikowany, ale to tu mało się działo, tak? Tak samo jak u Kary ostatnio, mało się działo. No i co? Dwie historyjki z takim klimatem, można powiedzieć, nieco przeciwnym, bo u Kary otwarcie było strasznie ciężko, a tutaj tak trochę lżej, tak? Ale to lżej też jest, widać, że jest okupione jakimiś stratami, nazwijmy to emocjonalnymi. Przede wszystkim w wykonaniu tego pana malarza.
Ale zarazem, tak jak mówiłem, ważne słowa tego malarza do Markusa skierowane, żeby walczył o swoje, żeby miał jakieś swoje zdanie. Także można powiedzieć, że malarz jakby trochę wykracza poza ten cały, poza cały świat, widzi więcej, tak, że nawet androidy są zdolne do różnych takich rzeczy nietypowych, tak, tym bardziej, że po namalowaniu obrazu, jak Markus namalował ten obraz, to malarz był, jak on, Karl, tak, Karl był zdziwiony, czy zszokowany wręcz. Ciekawe, jakbym wybrał inny wariant, w sensie, żeby namalować coś innego. Ciekawe, co by się namalowało. No trudno, nieważne. Dobra, tutaj sobie kończymy, bo wyszedł odcinek długi, ale historyjki takie ciekawe. Ciekawe historyjki. Będziemy dalszy ciąg oczywiście grali gdzieś tam dalej, więc zapraszam. A tymczasem żegnam się z Wami. Trzymajcie się, cześć.